Oto przedkładamy Wam niniejszym najnowszy odcinek Lekkostronniczego. To, co z nim zrobicie, zależy tylko i wyłącznie od Was. I zwróćcie uwagę na to, że nie mówi się tylko i wyłącznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już ostatni odcinek w tym tygodniu. Brody zaczynają nas drapać. Ja odchodzę. Poczekaj, ja chciałem powiedzieć, że to jest ostatni odcinek w ogóle z mojej strony. Ja po tym odcinku kończę Lekkostronniczego, przechodzę na emeryturę. To ja sobie zadzwonię, to idź. Wreszcie będę, do kogo będziesz dzwonił? Nie powiem Ci. To ja się po prostu usunę w cień. Widzisz? Nie ma alternatyw. No kuźwa, odbierz. Tutaj 6. No i co? No i wygląda na to, że jestem skazany na ciebie. Nie jesteś skazany. Ale ty powiedziałeś, że bez odwrotu już nie wracasz. Kiedy zobaczyłem, jak się kajasz, spodobało mi się to. Nie kajam się. Epidemia! Ludzie uciekają z miast i będą mieszkać teraz na przedmieściach i obszarach wiejskich. Dokładnie tak. W Bytomiu w ciągu ostatnich 20 lat zniknęło 1/4 ludności. 25% ludzi uciekło z Bytomia. Wiesz dlaczego? Bo tam jest smutno. Bo tam nie ma co robić. Ale o co chodzi? Ponieważ w ogóle takie regiony w Polsce, bardziej przemysłowe, ostro zostały potraktowane przez demografię i w ogóle taką migrację ludności, ponieważ ludzie zaczęli się w ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzać do większych ośrodków miejskich, aglomeracji, a nie chcą mieszkać w małych miasteczkach, które stają się teraz bardziej wyludnione. I przykłady, które tutaj mamy, Legnica, Chorzów, Kalisz i podejrzewam, że wiele innych mniejszych miast. Ale zyskują takie miasta jak Rzeszów i to mnie bardzo cieszy. Ale Rzeszów głównie dlatego, że chłonął kilka jakby tych miejscowości pobliskich. Dużo zyskał Kraków i Warszawa. Warszawa zyskała 90 tysięcy mieszkań. Niby nie dużo, ale pamiętaj, że to chodzi chyba o tych zarejestrowanych. Jest po prostu teraz taki trend. Warszawa, Kraków, żeby uderzać na miasta te główne. I nie wiem, czy to nie są dwa największe miasta w Polsce, Kraków i Warszawa. Więc masz Warszawę i Kraków. No. To są te dwa miasta, które się liczą. Tak. To widać po nas, no nie? Bo dlaczego mieszkamy ja w Krakowie, ty w Warszawie? Bo to są dwa miasta, które się liczą. Gdybyśmy mieszkali w Poznaniu i w Łodzi, to ludzie by myśleli, że Poznań i Łódź się liczą. Ta mapka pokazuje, gdzie są ludzie po prostu w Polsce i wydawać by się mogło, że ludzie są rozsiani po całej Polsce mniej więcej równomiernie, no nie? A jest tak, że większość ludzi mieszka na południu. Kraków, Katowice, cały Śląsk. Jest czerwony. Jedyne, co jest ponad tym, to są punkciki. Warszawa, Łódź, Gdańsk. Ten artykuł, który czytaliśmy, stawia taką tezę, do której się może wydawać oczywista, że to takie smutne dla tych małych miast, że będą coraz mniejsze, znaczy, że dla tych mniejszych miast, że będą coraz mniejsze. A ja sobie myślę, że może niekoniecznie. To jest spoko, bo to da fajną alternatywę ludziom, którzy na przykład parę lat temu wyjechali do Warszawy, do Krakowa, do Łodzi, do jakiegoś większego miasta polskiego. Po paru latach stwierdzają, że oni by jednak chcieli wrócić do mniejszego miasta i szukają właśnie czegoś takiego, co da im chwilę oddechu. Będzie to takie spokojnie płynące sobie miasto ze spokojnym trybem życia, ale równocześnie nie będą musieli jechać do totalnie zabitej dechami mieściny. Nie ma już jakby tego może popędu u ludzi, żeby mieszkać w centrum. Jest popęd u ludzi. Jak wygląda ten popęd? Czy uważasz, że w tym momencie, mieszkając w Krakowie, mieszkasz w mieście o idealnej dla ciebie wielkości? Jeżeli idzie o tempo życia, o to, jakie są sklepy, jakie są możliwości wypoczynku, jakie są możliwości pracy, ilu masz znajomych, jakie są uczelnie, jakie są możliwości dla twoich przyszłych dzieci. Ja bym chciał mieć porównanie, czyli pomieszkać, wiesz, chwilę na przykład w Łodzi, w Poznaniu, w Gdańsku i żeby móc... To ty powiedziałeś, że chciałeś pomieszkać w Łodzi. Dobrze usłyszałem? Żeby móc wtedy krytykować, że faktycznie jest niefajna w Łodzi. Okay. Teraz po prostu się naoglądałem filmów Koterskiego i myślę, że Łódź jest niefajna. Łódź, kurwa. Jeśli chodzi o Kraków, to w tej chwili jest dla mnie bardzo okej, bo ja mam wrażenie, że Kraków nie ma około miliona mieszkańców, tylko ma tak jakby 200 tysięcy, bo nie zauważa się tych ludzi tak bardzo. Poza korkami, bo w Krakowie korki słyszałem, że są jedne z najgorszych w Polsce, o ile nie najgorsze. Gdy szykuję śniadanie, zwykle sobie o korkach słucham. Jak tkwią te chuje w tych jebanych autach. Bo to jest właśnie pytanie o to, jakie są oczekiwania, bo jedni oczekują na przykład tego, żeby mieć możliwość pójścia na najnowsze premiery kinowe, mieć możliwość pójścia do teatru. Ktoś inny lubi mieszkać przy lesie, więc niekoniecznie ma w ogóle potrzeby mieszkania w Warszawie. I, tak. I to samo, jeżeli idzie o to, jakie prace się wykonuje, prawda? No właśnie, bo jeśli masz taki wolny zawód jak my. No bardzo to jest wolny zawód. Mamy bardzo wolny zawód. Mimo to wciąż czuję się jak więzień. Bo jesteś więźniem własnej sławy. Też tak nie. Byłem w takiej złotej klatce sukcesu YouTube'owego. Ludzie przychodzili do mnie, naprawdę Karol, w internecie taki sukces, jak ty to zrobiłeś? Ale potem to wszystko zrzuciłem z siebie. Jak? Zobaczyłem Roberta Pasuta. To było jedno spotkanie, czy trzeba było chodzić na kilka spotkań? To było więcej spotkań. Ja widziałem to zrozumienie w jego oczach. Powiedział, chodź, ja cię z tego uwolnię. I ty poszedłeś za nim? Poszedłem za nim. Na weekend życzymy wam takiego fajnego grilla, takiego za domem. Do tego serwuję wam gość piweczko. No i tak sobie spędzacie ten czas. W poniedziałek się budzicie i myślicie sobie, wow, ten weekend był fantastyczny. Takiego weekendu wam życzę. Chcesz powiedzieć, że to jest tak dobry weekend przy grillu, że ludzie będą wracać myślami do weekendu przy grillu jeszcze przez miesiąc? Tak, bo co tam się ktoś powiedział, kokaina z tego grilla? Co ty potrzebujesz kokainy do dobrej zabawy? Nie. Ja tylko mówię, że gdyby była, no zabawa była i jeszcze. Ludzie mogą się dobrze bawić bez alkoholu. No oczywiście, że tak, że metamfetamina też bardzo dobrze spełnia swoje zadanie, nie? Dziękujemy bardzo serdecznie. Do oglądania tego odcinka. Widzimy się już po weekendzie. Przeżyjcie go po prostu i to wystarczy dla nas. Trzymajcie się. Trzymajcie się, bądźcie. Ja szybko przekręcę. Lekko stronniczy.
Lekko Stronniczy w żaden sposób nie popiera zażywania jakichkolwiek narkotyków, palenia papierosów i picia alkoholu oraz palenia grilla na balkonie bloku, bo nie można. Tak. Natomiast Lekko Stronniczy popiera bardzo dobrą zabawę. Oczywiście bez narkotyków, bez alkoholu, bez papierosów, bez rozwiązłości, bez takiego łaaa, zepicko. Bez, bez, bez. Nie, bez grilla na balkonie. Bardzo dobrą zabawę przy dobrej książce.